W zasadzie, bo już 18, za oknem w zasadzie już ciemno. Witamy Was bardzo serdecznie na dzisiejszym webinarze o e-nauczaniu, nowoczesnym e-nauczaniu, w którym będziemy miały chęć podzielić się z Wami takim potężną dawką kolacyjną, tak naprawdę, bo godzina kolacyjna, różnych narzędzi, podpowiedzi kreatywnych, jak pracować z najmłodszymi dzieciakami w szkole, jak wdrażać narzędzia TIC-owe do swoich zajęć i stacjonarnych, ale także zajęć zdalnych. Jesteśmy dzisiaj w takim szerokim, potrójnym gronie. Są ze mną moje koleżanki, trenerki z programu Asy Internetu, Joanna Stąpel, Agnieszka Chomicka-Bosy i ja, Basia Krywoszejew. Z tej strony, w takiej kolejności nas widzę, wy chyba w podobnej, dlatego w takiej kolejności nas przedstawiam. Wszystkie trzy jesteśmy trenerkami programu Asy Internetu realizowanego przez Fundację Szkoła z Klasą we współpracy z firmą Google i wszystkie trzy, tak dziewczyny, już powiem za was, pasjonujemy się tymi narzędziami, które wam dzisiaj pokażemy i odkrywamy ciągle nowe i o tym też dzisiaj będziemy mówić, jak to jest, jak można w nich przepaść na długie godziny. I tak jak mówiłam, mamy chęć zaprosić was na kolację z różnymi narzędziami, z różnymi pomysłami. To będzie taka potężna kolacja z kilkoma przystawkami, z napojami, które pozwolą nam odetchnąć po przystawkach, z daniami głównymi, z deserem, więc mam nadzieję, że będzie smacznie, apetycznie i będziemy się dobrze bawić. I oddaję głos Asi. Ja jeszcze sprawdzę, może Agnieszka, ty chcesz coś dodać na początek o sobie? Nie, ja tylko chciałam dodać, że słuchajcie, to będzie taka kolacja weselna. Dobra, dzięki, bo ja już właśnie, ja się już gotuję do zaserwowania pierwszej przystawki, więc cieszę się, że jesteście tutaj z nami i rozpoczniemy od czegoś lekkiego, co też przyda nam się do być może lepszego poznania siebie, więc pozwólcie, ja udostępnię najpierw ekran i już Wam opowiadam o pierwszym narzędziu. A ja wyłączę swój mikrofon. Dobrze. Więc mam nadzieję, że widzicie. Ja udostępniam tutaj na czacie, zaraz na Facebooku też pojawi się ten link i to jest narzędzie Avatar Maker. Czyli tak jak nazwa wskazuje, służy do tworzenia awatarów. Co w tym narzędziu jest wygodnego i smacznego, jednak nie mogę się oprzeć tej metaforze kolacji, to, że żeby stworzyć taki własny awatar, nie musimy się w ogóle logować i tak jak widzicie, nawet nie musimy umieć czytać, czyli na początku wybieramy tylko, czy chcemy stworzyć awatar męski czy damski. I po kliknięciu w taką ikonę włączy się narzędzie i będziemy mogli tworzyć własny awatar, albo własny, swój, albo jakiejś postaci, która podczas lekcji nam się przyda. Jak widzicie, na początek wygenerowany został jakiś przypadkowa postać, przypadkowy awatar, natomiast wszystko, co tutaj widzicie, możemy dostosować do naszych potrzeb. I tak jak też mówiłam, strona jest po angielsku, natomiast wszystkie przyciski opatrzone są także ikonami, więc jest dosyć intuicyjna. Możemy zacząć od twarzy, czyli możemy zmienić kontur, rysy twarzy i dostosować do takiej postaci, jaką chcemy stworzyć. To jest narzędzie, które może nam służyć do poznania siebie lepiej. Na przykład każdy może stworzyć swój awatar i na jego podstawie się przedstawić. A może służyć też do tego, żeby stworzyć awatar drugiej osoby. Będziemy pracować w parach i zobrazować, jak siebie widzimy i też ćwiczyć taką uważność na różne szczegóły w naszym wyglądzie. A może też służyć do tego, żeby na przykład stworzyć postać, teraz na przykład Pani Jesieni, niedługo Pani Zimy, albo jakiejś postaci z lektury, którą czytamy. I w ten sposób zaprosić tak, do rozwijania wyobraźni i uchwycenia tego, jak wyobrażamy sobie daną postać. Sprawdzi się też pewnie na lekcjach językowych do ćwiczenia właśnie słownictwa związanego z postaciami. Po wyborze twarzy możemy przejść do szczegółów, możemy wybrać i zmieniać wygląd nosa,
możemy zdecydować się na szeroki uśmiech albo jakąś inną minę, możemy wybrać nawet kształt uszu, jaki będzie miał nasz awatar. Możemy też zdecydować o kształcie oczu, więc właśnie wtedy przyjrzeć się na przykład drugiej osobie i dostosować, wybrać najbardziej odpowiadający kształt oka. Możemy nawet wejść w takie detale jak kolor oczu, jak wygląda sama źrenica, więc możemy to wszystko pozmieniać do naszych potrzeb. Mamy też do wyboru różne rodzaje brwi, które też zmieniają taki emocjonalny ładunek tego awatara, czyli możemy pokazać różne emocje i to też kolejne zastosowanie tego narzędzia. Oczywiście też możemy zmienić kolor tych brwi. Możemy dodać okulary różnego typu i tak wpłynąć na wygląd tej postaci, którą tworzymy. Możemy zmieniać fryzurę, różne fryzury do wyboru, do koloru i właśnie ten kolor także możemy tutaj zmienić, żeby odwzorować jak najlepiej potrafimy naszą postać. No i możemy też zmienić ubiór, czyli wybrać taki strój, właściwie tylko górę, która nam najbardziej pasuje, także zmieniając kolor. I ostatnia rzecz, możemy wybrać tło, jakie będzie za tą naszą postacią widoczne. I tak przygotowany awatar, możemy jeszcze wpłynąć na umiejscowienie tej postaci, czyli możemy tutaj pod awatarem, mamy taki plus i minus, możemy przysunąć lub odsunąć postać, tak żeby ona się w pełni mieściła w tym kwadracie. Możemy przechylić jej trochę głowę, przesunąć w prawo albo w lewo, do góry, do dołu, więc też na to ułożenie mamy wpływ. I jak już jesteśmy gotowi i zadowoleni z tego naszego wyniku, to możemy pobrać ten awatar na nasz komputer. I to, co jest też właśnie plusem tego narzędzia, czyli nie tylko to tworzenie dzieje się bez konieczności logowania, tak samo pobrać możemy wynik tej pracy też nie, bez wymaganego logowania się. Żeby to zrobić, tutaj w prawym dolnym rogu mamy przycisk download, jak go wybierzemy, mamy trzy opcje do wyboru. Najlepsza będzie ta środkowa, czyli taki trochę większy rysunek w formacie PNG, czyli obrazka, który możemy udostępnić, zamieścić na jakiejś tablicy, ja teraz go pobiorę, i wykorzystać do dalszej pracy, podzielić się nim, wysłać w wiadomości i otwierając, to tutaj Wam pokażę, tylko przeciągnęłam, mam to już zapisane jako plik na moim komputerze, do wykorzystania w jakiejś późniejszej pracy czy możliwości udostępnienia. Więc polecam Wam to narzędzie i tak jak mówiłam, jeszcze wracając do samego narzędzia, nie wymaga logowania, jest intuicyjne, posiada ikony, więc znajomość języka angielskiego czy nawet w ogóle umiejętności czytania nie jest konieczna. I myślę, że może być dobrą zabawą albo na poznawanie się na godzinie wychowawczej, albo na lekcjach języka, albo właśnie do tworzenia postaci z książki, czy z jakiegoś opowiadania, jakiejś historii i ogólnie do portretowania, do uchwycenia szczegółów innych osób. Więc ja Wam dziękuję i przekazuję głos Agnieszce. Wiesz co, Asiu, ja jeszcze tak patrzę na to narzędzie i myślę sobie, że fajnie by było je na przykład wykorzystać na różnych przedmiotach, nie i na przykład tych elementów, których brakuje, bo myślę sobie, że na przykład byłby to Władysław Jagiełło, gdybym chciała go przedstawić w ten sposób. Brakowałoby mi tutaj niektórych elementów, ale zawsze można te elementy sobie dorysować na przykład w Paincie, tudzież wykorzystać inne jeszcze narzędzia, gdzie ten awatar byłby jakby taką bazą, podstawą, a dodatkowe elementy można by było jeszcze potworzyć na przykład w innych programach. Tak teraz mi do głowy przyszło, tak mnie zainspirowałaś tym narzędziem. Dokładnie, ja myślę, że też proszę, mogłybyśmy się wymienić tym awatarem i ty byś dorysowała dalszą część do mojego awatara, a ja do twojego. Ciekawe, co z tego by wyszło. Dokładnie, fajne. Fajne i proste i w
Ojeju, znowu gdzieś zastygłam w moim obrazie, widzę, nie wiem, o co Ale chodzi. doskonale, Agnieszka, słyszymy. Zastygam w I takich widzimy, dziwnych pozach. Nie wiesz się, więc to u siebie tylko zastygasz. Ale jeszcze A, powiem tak? do tych, no, do Ojeju, to awatarów. dobrze, bo słuchajcie, ja co jakiś czas widzę siebie w takich zastygających pozach, może dlatego, że to już jest wieczór i po prostu zastygam, ale dobrze, że tylko ja to widzę. Okay. Jeszcze sobie myślę o tych awatarach, że tak. jak już mamy starsze dzieciaki, a pewnie tacy obserwujący też wśród nas są, które korzystają z portali społecznościowych, to zdecydowanie można tam wykorzystać taki awator, żeby niekoniecznie udostępniać swój wizerunek. A i może być też w ogóle przyczyną do rozmowy o wizerunku i z najmłodszymi dzieciakami, które już gdzieś obserwują nas w sieci i obserwują inne dzieciaki w sieci, obserwują dorosłych w sieci, jak siebie też możemy pokazywać, jak ten wizerunek swój kształtować. Mm-hmm. Pierwsza przystawka za wami, ale wiecie, jak to jest z przystawkami, że zazwyczaj na tym stole nie ma jednej, jest kilka i zawsze możesz wybrać sobie jakąś, ale z taką informacją, gdzieś tam z taką świadomością w głowie, żeby nie najeść się za bardzo tymi przystawkami, bo jeszcze przed nami danie główne, a jak kolacja weselna, to wiecie, łatwo nie będzie generalnie, obyśmy tylko z bólem brzucha nie wyszli, że jednak się przejedliśmy. To ja was zapraszam teraz do kolejnej przystawki. Uwielbiam ten art kreator, czyli taką stronę, dzięki której, nawiązującej do twórczości Giuseppe Arcimboldo. Czy kojarzycie sobie tego włoskiego malarza z XVI wieku? On tworzył takie fajne portrety ludzkie. Tutaj są przykłady tych obrazów. I jeszcze coś wam pokażę, skoro już tutaj jesteśmy. Obrazy są niesamowite, bardzo inspirujące. To są przykłady 4 pór roku. To są przykłady zrobione przez Arcimboldo Art Producer. A tutaj jeszcze jest przez dziewczynkę w 6 klasie zrobiony fajny taki koń z ryb. Chyba z ryb, co? Tak mi się wydaje, że to są ryby. Widzę najwięcej ryb przynajmniej. I twórczość Giuseppe Arcimboldo było gdzieś taką inspiracją do tego, żeby stworzyć taki kreator, w którym online'owo, ja nie powiem tylko, że dzieciaki, nie absolutnie, bo dorośli też, stworzyliby jakieś ciekawe obrazy, bo wyobrażam sobie, że można by było w klasie zrobić to za pomocą wycinanych owoców i warzyw. Można? Można. Nawet widziałam w internecie fajne takie inspiracje, jak stworzyć prace inspirowane twórczością Arcimboldo z wycinanymi warzywami, owocami. I wyglądają świetnie. I w ogóle polecam absolutnie. Ale czasami możemy wykorzystać również zasoby online'owe. I taki kreator będzie właśnie takim zasobem online'owym. Ja już widzę oczami wyobraźni wielką tablicę multimedialną w sali lekcyjnej, gdzie podchodzi kolejne dziecko, przesuwa element i wspólnie tworzymy postać. Ja nie wiem, co to będzie za postać. W ogóle nie mam pojęcia, ale brzmi całkiem nieźle. To ja wam zaraz pokażę, jak działa ten kreator. Jest prosty. I o to chodzi, żeby był efektowny, ale jednocześnie nieskomplikowany. Mamy tutaj funkcję buzi. Zobaczcie, po co jest ta buzia. Weźmy sobie truskawkę, ale jednak zdecydujemy, że to nie jest dobry pomysł. Wobec tego, słuchajcie, buzia wszystko zje. Świetnie. Ta buzia jest po prostu, generalnie preferuje zdrowe odżywianie, więc wszystkie owoce, warzywa, a nawet kwiaty i liście. Zje ze smakiem. Nie ma żadnego problemu. To ja dzisiaj pomyślałam sobie, że stworzę taką postać, gdzie winogrona posłużą mi za włosy. Winogrona sprawiają wrażenie loczków. To jest dopiero ćwiczenie kreatywności. To będą oczy. Wyglądają, prawda? Takie są bardzo sugestywne.
Nos bym zrobiła chyba szparagi. Mamy nos. Buzie. To jest chyba zielona papryka, tak mi się wydaje. Na początku myślałam, że to fasolka szparagowa, ale nie, to jest chyba papryka zielona. I już jest całkiem nieźle. Dajmy jakieś kontury twarzy. No to może ta truskawka, skoro już ją wcześniej wyciągnęłam, to ja sobie tutaj tak ułożę z niej twarz. I z drugiej strony. Proszę bardzo. Ale do brody wykorzystam coś innego. Tak, jeszcze sobie tutaj ładnie przełożę. Proszę bardzo, żeby to elegancko wyglądało. Banany wykorzystam. Chciałabym te banany powiększyć. Naciskając Shift możemy powiększyć dany owoc, tudzież warzywo, dany obiekt. Czyli Shift powiększa. OK. No i dobrze. Mamy już w zasadzie prawie całą twarz, brakuje włosów. No to zgodnie z tym, co powiedziałam, loczki. Loczki będą idealne do naszej postaci. Zielone oczy, zielony uśmiech, ale czerwony, jakże energetyczny zarys twarzy plus żółta broda. Idealnie zielone fioletowe loczki, no przecież fioletowe loczki zrobią nam tutaj całą robotę do naszej twarzy. Na początku będzie elegancka grzywka, równo przycięta, prosto od fryzjera. A następnie wykorzystamy szybcik. Chyt. No, halo, halo. Panie winogronie, czy pan się tak powiększy? Och, jak dobrze. Bo już zaczęłam mieć pewną wątpliwość. I jeszcze z drugiej strony coś takiego zrobimy. Chyc. Tak. No i ten też się tak. Te trochę te winogrony takie buntujące się są. Och, dobrze. Ale jednak nam się to udało. Dziewczyny, jak wam się podoba moja postać? Ja się zakochałam. Słuchajcie, spójrzcie głęboko w jej zielone oczy. Czy te oczy mogą kłamać? Raczej nie. Raczej one nie kłamią. Postać się wydaje mega sympatyczna. Jakie imię byście dali tej osobie? Jakie imię do niej pasuje? Dla mnie to Milena. Nie wiem dlaczego, tak spojrzałam na nią i tak nią widzę. Ale okay, chciałam jeszcze zaznaczyć tak? Tylko Agnieszko, że jak pasuje w ogóle do naszej takiej kolacyjnej metafory. No, właśnie ja miałam taki też pomysł, że po pierwsze zgłodniałam, po drugie się zakochałam, bo w ogóle ja widziałam Wiktora, dopóki jeszcze te loki mu nie urosły boczne, to rzeczywiście Milena, zgadzam się, że była Wiktorem. No dobrze, ale to dziewczyny, to też jest taka propozycja, wyobrażacie, byłyście kiedyś na nudnej kolacji? No dobrze, teoretycznie zakładamy. Teoretycznie załóżmy, że czasami może się zdarzyć nudna kolacja. Po prostu takie nudy na pudy, że siedzisz i myślisz. I układasz one obrazy na talerzu po prostu. I wtedy co? Bierzesz sobie owoce, warzywa, które leżą i na talerzu układasz sobie takie portrety. Czy to nie jest inspirujące? Bardzo. A powiedz Agnieszka jeszcze, bo jak ty z shiftem powiększałaś tego banana, to chyba go też można było obrócić, czy tylko mi wiesz się wydawało? Nie, jego się nie da obrócić. On się tak składa do pewnego momentu, ale niestety nie da się go obrócić. To taki dość prosty, to dość prosty generator do pracy. On ma dosłownie przesuń i powiększ. Okay, ale wiecie co, to jest fajne, że czasami nie są te generatory czy takie kreatory zaawansowane. Tak, dokładnie. Zdecydowanie. One mają dosłownie dwie funkcje, ale najfajniejsze tutaj jest to, że nie masz takich oczywistych przedmiotów do tworzenia postaci. Bo jak zerkniemy sobie na twórczość Archimbolda, to zobaczcie, jaki on miał niesamowitą wyobraźnię. Jak wykorzystywał kształt
owoców, warzyw do tego, żeby oddać postać człowieka. I wydaje mi się, że jak dajemy dzieciakom, naszym uczniom, uczennicom taką przestrzeń do takiego działania z nieoczywistymi rzeczami, przedmiotami, to jest niesamowicie takie fajne działanie, które gdzieś wychodzi spoza takiego pudełka myślowego, w którym często funkcjonujemy, w tych schematach, w tych takich bardzo oczywistych i często powtarzalnych materiałach, czy plastycznych, czy technicznych. Bardzo fajna przestrzeń. Ja w ogóle zachęcam do tego, żeby do takiego działania online'owego dołączyć jeszcze działanie z wycinaniem, z taką pracą plastyczną, techniczną. Myślę, że będzie całkiem nieźle. No dobrze, to już wiemy, że... Ale jeszcze poczekaj, Agnieszka, tak, bo jeszcze mam takie jedno skojarzenie, że jak na przykład dzieci nie chcą jeść, to co robią mamy? Mamy albo tatowie najczęściej. Właśnie robią różne buźki, rysują, układają. Więc to też można wykorzystać w taki bardzo utylistyczny sposób, nie? Jak tu przygotować... Jasne. Sałatkę owocową, co by było z chęcią schrupana. Albo na przykład, wiesz co, jeszcze... Jeszcze tylko dorzucę, że zobaczcie, mamy owocowo-warzywny awatar, tak? Czyli znowu te wszystkie funkcje, o których mówiłyśmy wcześniej, znowu do wykorzystania, jeszcze bardziej twórczo, tak? No bo tym razem przedstaw postać historyczną, tak? Z owoców i warzyw. Albo ja jeszcze nawiążę do tego, co ty powiedziałaś, Basiu, o tym, co tam robią rodzice, gdy dzieciaki nie chcą jeść owoców i warzyw. Na przykład to ja powiem ci z mojego doświadczeń, że czasami robią tak, na przykład pieką buraczane ciasto, ale wtedy dzieciaki nie mogą wchodzić do kuchni. Później, jak już upieką, otwierają drzwi kuchni, mówią: kochani, mam dla was czekoladowe ciasto. Bo to ciasto jest, wygląda jak czekolada i smakuje tak bardzo czekoladowo. Więc wiesz, są różne tutaj sposoby na przemycenie jakichś zdrowych elementów w jedzeniu. No dobrze, kochani, to żebyśmy tutaj, na razie mamy dwie przystawki, halo, halo, to jeszcze trochę przed nami. Jak przystawki są różnorodne, prawda, żeby każdy czuł się dobrze, żeby każdy znalazł coś dla siebie, to teraz zupełnie z innej beczki, totalnie inna przystawka, w ogóle kreatywność odstawiamy na bok, już mieliśmy, mamy awatary, tam też kreatywnie działamy, tutaj totalnie kreatywnie z nieoczywistymi obiektami, to teraz w zasadzie prawie zero-jedynkowo, a co, czasami też tak trzeba. Czasami zależy nam na tym, żeby z dzieciakami poćwiczyć logiczne myślenie, umiejętność rozwiązywania trudnych zadań czy jakichś zadań złożonych, umiejętność dzielenia czy przewidywania kolejnych kroków, czy dzielenia jakiegoś trudnego zadania na kilka mniejszych etapów, łatwiejszych do pokonania, no to świetna strona. I teraz ja też widzę to wykorzystanie na co najmniej dwa sposoby. Wyobrażam sobie pracę wspólną na tablicy multimedialnej z klasą, gdzie kolejne zadanie, do kolejnego zadania podchodzi dziecko. Im dalej, tym trudniej. To oczywiste, jak zwykle. Ale widzę też sobie wtedy, kiedy na przykład działanie z tą stroną, wtedy kiedy powiedzmy na zajęciach komputerowych ktoś zrobił już zadanie i w zasadzie nie wie za bardzo, co ze sobą zrobić i mówi: proszę pani, skończyłem, co teraz? A więc my, czekając, aż wszyscy pozostali skończą, absolutnie możemy dać: słuchaj, zadanie dla ciebie. Ja wierzę, że tylko ty możesz rozwiązać to zadanie, po prostu nikt inny, więc zanim inni skończą, to ty, słuchaj, podziałaj i pokombinuj z tą stroną. Zadanie polega na tym, aby przesunąć kwadracik na kółeczko, jakby nałożyć ten kwadrat na koło tego samego koloru. Ważny jest również taki biały trójkąt, który się tutaj pojawia, ponieważ ten trójkąt wskazuje kierunek poruszania się kwadratu. Oczywiście pierwsza plansza niebywale łatwa, no i tak ma być. Z czasem będzie coraz więcej elementów i zadania będą coraz trudniejsze i bardzo dobrze. No i teraz mamy tak. Musimy się zastanowić, co będzie pierwsze. Dziewczyny, teraz po prostu kolacje czasami są trudne i wymagają myślenia, więc zaraz będę wam zadawała trudne pytanie. Którym kolorem byście ruszyły najpierw? Czerwonym. Czerwonym.
Teraz. Niebieski. No już teraz nie pytam, którym, bo jest tylko jeden. Ok? Teraz. Teraz chyba trochę na zmianę. Teraz, no właśnie, teraz chyba trochę na zmianę. Najpierw trzeba pomarańczowym do niebieskiego, czyli dwa razy pomarańczowym. Czyli tym czerwonym. Używamy czerwonego. Przepraszam. Tak czasami jest, że w świetle takim wieczornym te kolory kolacyjne. I jeszcze w udostępnianiu ekranu. Dokładnie, to w ogóle te kolory to czasami nam się zmywają w ogóle. No i pewnie się udomyślacie, że trzeba będzie teraz pchnąć ku dołowi ten czerwony, następnie znowu czerwony, no i w końcu niebieski. No i to też jeszcze były dosyć proste, chociaż zobaczcie, to był chyba trzeci level, tak, ale już trzeba było troszeczkę pomyśleć. Z każdym kolejnym zadaniem złożoność będzie coraz większa, te zadania będą coraz trudniejsze, ale jak bardzo satysfakcjonująca jest sytuacja, jest zadanie, nad którą myślimy 10 minut, 15 minut i już jesteśmy bliscy rezygnacji, bo czujemy, że nie damy rady i jednak nam się udaje. To jest niezwykle fascynujący czas, moment, więc takich fascynujących momentów, czasami trudnych, czasami radosnych, czasami z poczuciem porażki. Życzę wam przy bawieniu się przy pracy z aplikacją Game About Squares. No dobrze. Trzy przystawki za nami, dwie takie kreatywne, jedna bardzo logiczna, wręcz zero-jedynkowa. No to popijmy kompocikiem, żeby nam się to tam wszystko dobrze ułożyło. Nasz kompocik to będzie bardzo prosty generator dyktant graficznych. Bardzo często korzystamy z niego podczas zabaw z kodowania, ale również podczas nauki położenia obiektu, określenia koordynatów, położenia jakiegoś obiektu. Kilka jest generatorów takich, o tym doskonale wiecie. Ja najbardziej lubię ten z domowego nauczania, ponieważ tutaj możemy sobie, mamy wpływ na to, jak duża będzie nasza kratownica. Ja zazwyczaj używam w młodszych klasach 10x10, ale to jest różnie. Jeśli tworzę jakiś obrazek albo dzieciaki chcą stworzyć jakiś duży obrazek, to po prostu sobie powiększają liczebność pól. I tu też jest kilka takich funkcji dość ciekawych. Ten pędzel oznacza pokolorowanie pojedynczego pola. Od razu na dole widzimy legendę. Ten pędzel pozwala nam pokolorować ciągiem jakieś pola. Ten pozwala nam pokolorować tak jakby jak w pęcie rozlewa się farbę, prawda? Taki kubełek jest z farbą. To tutaj to pełni tę funkcję. No i mamy jeszcze jest funkcję gumki, która może nam też wymazać jakąś część, na której nam zależy. Jeśli nam bardzo zależy na tym, żeby wyczyścić całą kratownicę, proszę bardzo, czyścimy całą kratownicę. Fajne jest jeszcze w tym generatorze to, że tworząc jakiś obrazek, mamy możliwość wydrukowania tego obrazka na dwa sposoby. Zrobię sobie tutaj coś. Uwaga dziewczyny, to jest kreatywne zadanie. Jaki obrazek ukryłam w tym moim generatorze? Co to jest? To jest krzesło w wiacie w górach. Asia? To jest żyrafa i ptaki za nią lecą. Ja też tutaj widzę żyrafę. Zobaczcie, na dole jest tak. Pozwólcie naszą kolacyjną metaforę. Ja po prostu szukałam krzesła, bo to siedzimy cały czas przy tym stole, nie? Ale wiesz, że na tę kolację przyszła żyrafa, wyobraź sobie. To się już rzadko zdarza, ale czasami żyrafy chodzą też na kolację.
Mamy, słuchajcie, taką możliwość: drukuj pusty obrazek z legendą. Jak sobie kliknę drukuj, to to wygląda tak. Pusty obrazek z legendą. Czyli według tej legendy dziecko ma pokolorować odpowiednie pola i super. Albo po prostu mogę sobie drukować pusty obrazek. Pusty obrazek. Przepraszam. Obrazek. Po prostu, nie pusty obrazek. Po prostu obrazek stworzony bez legendy. Gotowy obrazek. Ale może na przykład wtedy sam wypisać tą legendę w drugą stronę. Dokładnie tak, w drugą nie... stronę. Mhm. Nie. Może wypisać te pola, które zostały zagospodarowane, które zostały już zajęte. No dobrze, kochani. Można zrobić taki głuchy telefon duży i sprawdzić. Na przykład najpierw drukujemy legendę, ktoś rysuje, potem ktoś koduje, rysuje, koduje i zobaczyć, czy na końcu nasz ostatni obrazek będzie taki jak pierwszy. Mm-hmm, to jest też dobry pomysł. I teraz ja nie wiem, chyba znowu popełniłam pewien błąd, bo ja nie wiem, czy ja znowu wyjdę już. Musisz wyjść. Znasz już tę drogę. Dobrze, uwaga, teraz wszyscy trzymają za mnie kciuki, ponieważ... Dobrze ci idzie. Widzimy, musisz jeszcze stop sharing. Uwaga. Tan, taran, tan. Chyba mi się udało. Sukces. Sukces, chyba się udało. Słuchajcie, za nami przystawki. Mamy nadzieję, że wasz apetyt już wzrósł. Za nami pierwszy kompocik, tudzież woda z cytryną, kto woli, do popitki, przepitki, żeby po tych przystawkach trochę zmienić też smak w ustach i mieć gotowość. Teraz dobrze by było wyjść na spacer, krótki, wiecie, jak przy dobrej takiej długiej kolacji, to krótki spacer w międzyczasie, żeby ułożyło się wszystko w żołądku, bo za chwilę, słuchajcie, wjedzie danie główne. Danie główne, na którym można znaleźć bardzo dużo różnych składników i każdy znajdzie coś dla siebie, co kto lubi, na co ktoś ma ochotę. Zaraz wam pokażę, tylko muszę powalczyć teraz ja z udostępnianiem ekranu i to się już chyba udało. Tak. Mówiłam na początku, że nasza taka fascynacja tikiem to jest też odkrywanie ciągle nowych rzeczy i też takie zanurzanie się w nich. I myśląc sobie o tym dzisiejszym spotkaniu z wami, powiedziałam, dobra, coś bym znalazła nowego, co jeszcze, czego ja nie znam, być może czego wy nie znacie, to się zaraz okaże. I odkryłam taką stronę Toy Theater, Learn, Create, Play, która z jednej strony może być doskonałym narzędziem dla nauczycielki, nauczyciela w trakcie zajęć szkolnych, właśnie do wykorzystania na przykład na tablicy multimedialnej, żeby coś wyświetlić dzieciakom albo jako takie narzędzie całkowicie wspierające, albo żeby z nimi wspólnie coś porobić, to też wam zaraz pokażę, albo też żeby wrzucić dzieciakom, żeby popracowały sobie w domu, czy w czasie wolnym, w świetlicy, czy w trakcie zajęć komputerowych, kiedy chcemy, właśnie ktoś szybciej skończył i chcemy mu dać jakieś zadanie. Tutaj na tej stronie już jestem w kategorii Teacher Tools. Ona jest po angielsku, ale są obrazki, więc nawet jeżeli nie znacie języka, to na spokojnie, zupełnie się nie martwcie, intuicyjnie można klikać i sprawdzać. Ja wam pokażę tylko, tak odsłonię wam rąbek tajemnicy tej strony, taką, którą też sama w międzyczasie odkryłam, chociaż przyznam się, że spędziłam tutaj długie godziny w ciągu ostatnich kilku dni, bo rzeczywiście mnie zafascynowała ta strona. Na górze mamy kategorie, które nam pokazują jakby jakiego rodzaju mamy narzędzia matematyczne, narzędzia do czytania, pomagające nam czytać, wspierające też naukę czytania, głównie języka angielskiego, ale też naukę literek. Artystyczne, muzyczne, puzzle, gry i narzędzia nauczyciela. Zacznę od tych narzędzi nauczyciela, bo tu są takie bardzo proste rzeczy,
które możemy wykorzystać. Na przykład, kiedy chcemy odliczyć jakiś czas. Nastawiamy budzik, ale żeby wszyscy widzieli, że mamy na wykonanie jakiegoś zadania określoną ilość czasu. Możemy tutaj na dole wybrać sobie kształt naszego zegarka. Wykazujemy ile czasu. Stawię 3 sekundy, żeby nam to szybko minęło, ale jak widzicie, to mamy sekundy, minuty, godziny i ustawiamy go, klikując jakby od końca, czyli teraz mamy 31 sekund, ale jak przesunę się, to będzie już 3 minuty 11 sekund, więc o tym trzeba pamiętać. Ja wyczyszczę tutaj na dole, clear, ustawię te 3 sekundy, klikamy set, czyli ustaw i nasz zegarek już jest gotowy. Ja wybrałam kółko, nic nie zmieniłam i klikamy start. I teraz tylko dziewczyny będziecie mi musiały potwierdzić, czy słychać ode mnie dźwięk. Słychać. No właśnie. Ten dźwięk nie jest zbyt przyjemny, więc trzeba go szybko wyłączyć, ale czas nam się odlicza i możemy od początku ten sam czas ustawić albo cofnąć się do kolejnego ustawiania stołu. Proste narzędzie, ale myślę, że czasami nam się w szkole przydaje. Kolejna rzecz, też związana z czasem, to jest po prostu zegarek, ale też taki interaktywny zegarek, czyli jak uczymy się na przykład wskazywać godzinę, mamy tu i zegar analogowy, i zegar cyfrowy, i tą godzinę możemy przesuwać po prostu przesuwając wskazówki, wskazówkę godzinową i wskazówkę godzinową, ta mała oczywiście, i duża wskazówka minutowa. Więc uczymy się na przykład odczytywać godzinę, czy ustawiać godzinę, pokazywać jaką teraz mamy godzinę, która właśnie wskazówka, żeby się nie pogubić, jak ja przed chwilą. Długa wskazówka pokazuje, już wiem, minuty, a krótka godziny. Basiu, poczekaj. Jestem. Bo zobacz, jak tam są off, widzisz? Widzę. Jak się kliknie, to chyba coś znika. A, znika, masz rację, zobaczcie. Mhm. Tam są jeszcze takie dodatkowe funkcje, gdzie... Kilka funkcji jest takich, że można mieć cyferblat właśnie w ten sposób, bo można zrobić, żeby zniknęły w ogóle wskazówki, można ustawić zegarek cyfrowy albo go zmienić. Dokładnie. I też możemy ustawić, czy jest 12-godzinny, czy 24-godzinny. Tu są te wszystkie, zobaczcie, wskazówki. Wskazówka godzinowa, minutowa i jeszcze te podpowiedzi, które nam wskazują godzinę, więc jak pracujemy z młodszymi dzieciakami, możemy też zmieniać kolory poszczególnych elementów. No właśnie, bo wyobrażam sobie, że fajnie jest taki zegar. Zegar bardzo często się wykorzystuje w klasach 1-3 i generalnie opanowanie zegarów wcale nie jest takie łatwe, więc ćwiczenie zegarów na różne sposoby, i takie kartonowe mamy często w klasie, i takie cyfrowe, kiedy rozumiem, że podchodzi chętny uczeń i ustawia na przykład zegar na godzinę 6:00 albo 8:10. To jest świetny też taki pomysł na ćwiczenie kompetencji matematycznych, kompetencji związanych z upływem czasu. Dokładnie. Albo pokazuje godzinę, którą mamy obecnie, nie? Na przykład. Nakręcić, żeby dojść do... Chociaż nie, bo tu przecież zegar analogowy jest 12-godzinny, a nie 24-godzinny, więc jak mamy 6, to 6:39 byłoby pokazać dosyć prosto. Już 40. O nie! Ja myślę, że też świetnie się sprawdzi na lekcjach jakiegoś języka, tak? Kiedy uczymy się, jak odpowiadać na to pytanie, tak? Którego dnia w obcym języku. Wtedy możemy. Ale też język różne godziny układać. Jasne. Bo też musimy się nauczyć, co to znaczy pół do albo kwadrans i tak dalej, a żeby też się nie okazało, w którymś momencie, że nie pamiętamy, co oznacza. Mamy tu, zobaczcie, też na przykład rzuć kośćmi różnego rodzaju, dice. Jakby tak jak mówiłam, nie pokażę wam wszystkiego, bo tych narzędzi tutaj jest nawet nie wiem ile, kilkadziesiąt. Ale bardzo zachęcam, macie linki też do takiego utknięcia na tej stronie. Bo jak widzicie właśnie, jeżeli nie znacie języka,
to zdecydowanie te obrazki są intuicyjne i nam podpowiadają. Też nic nie zrobimy, to co nie powiedziałam, ale to pewnie zauważyliście, że ta strona nie wymaga od nas ani logowania, ani zakładania konta. Możemy sobie z niej spokojnie korzystać. Wybrałam kości i tutaj mamy tylko trzy, tu zawsze na dole jest też opowieść o tym po angielsku, możemy zawsze korzystać na przykład z Google Translate, żeby przeczytać, co tutaj napisali, ale możemy też po prostu klikać i sprawdzać. Mamy trzy takie interaktywne elementy, throw, czyli rzuć, jeden, zaraz Wam pokażę, co to oznacza, i tutaj mamy kostkę. Jak klikniemy w kostkę, to wybieramy sobie kształt naszej kości. Ile ona ma mieć ścianek i jakie na nich cyferki. Mamy taką kostkę trójkątną, klasyczną, sześcienną. Tutaj jest kość z 8 bokami, ta zdaje się z 10 i tak dalej, którą wybieramy, dziewczyny? Zielona, bo jest ładna. Zielona. Wybieramy zieloną kość. Niestety nie ma takiej możliwości, żeby wybrać sobie na przykład jedną zieloną i jedną fioletową. Możemy wybrać tylko jedną kość, ale za to tych kości danego rodzaju możemy wybrać od 1 do 5. Wybierzemy sobie może 3 i rzucamy. No i mamy 5, 9 i 10. To jest świetne zadanie na kształcenie umiejętności liczenia w pamięci. Na przykład, nie? Dodawania. Możemy dodawać z mniejszymi kośćmi, tymi od 1 do 6 i na przykład tylko 2, ale już w 2 czy w 3 klasie możemy pewnie mnożyć. Możemy odejmować, możemy coś losować, wybrać, kto, nie wiem, będzie teraz nam pokazywał godzinę i w ten sposób wylosować, która to będzie osoba w klasie. A jeżeli pracujemy na przykład jeszcze ze starszymi dzieciakami, no to możemy też na przykład w ten sposób uczyć się rachunku prawdopodobieństwa. Jaka jest szansa, że właśnie wypadnie nam 5, 10 i 9 po raz drugi. Tak, właśnie tutaj ale Basiu, to była. Basiu, to nie w 0-3 jeszcze, nie. Nie. Powiedziałam, że w starszych klasach, bo wiesz, myślę, że możemy mieć tutaj różnych uczestników z nami, więc... To już chyba, że Basia rozbudowujesz. Basia się rozpędziła. Nie każcie mi opowiadać, jak to się robi i rozpisywać tutaj wzorów, bo ja nie pamiętam. Jeszcze jedna rzecz, która mi się strasznie podobała, a która czasami myślę, że jest trudna dla dzieciaków, to są ułamki i rozumienie, jak coś nam tworzy całość, co jest połówką. I tutaj mamy, zobaczcie, różne części. Mamy całą część, połówkę, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/10 i 1/12. I możemy najpierw zbudować sobie taki różowy tort, a potem dokładać do niego różne elementy i sprawdzać, kiedy, które nam się zmieszczą. Jak teraz dołożę 1/3, to co jeszcze mi się zmieści? Czy zmieści mi się jeszcze 1/4? Najpierw od takiej prostej rzeczy, nawet wiecie, nie zastanawiam się, nie wiem tego, ale sprawdzam, czy ona mi się tu zmieści, czy mi się nie zmieści. No już się nie chce zmieścić, nie? Więc mogę też w ten sposób, w taki bardzo prosty sposób sprawdzać, ale mogę to sobie równie dobrze zainspirować się i powycinać takie fragmenty i sprawdzać z dzieciakami na papierze, ile to jest właśnie połowa i ile na przykład 1/4 tworzy nam połowę. Sprawdzam sobie, czy coś jeszcze. Jeszcze jedną rzecz z tych teacher tools chciałam Wam pokazać, to jest spinner, czyli taki wybór albo koloru, albo cyferki i tu też możemy wybrać, ile tych pól do wyboru naszego będzie, na przykład 6 albo 6 kolorów, albo 6 cyferek, klikamy w naszą wskazówkę i ona nam wyznacza, że na przykład pomarańczowy. Czyli wyobrażam sobie, że na przykład mamy zadania, które są w
określonych kolorach, bo na przykład właśnie zadania kreatywne będą pomarańczowe, a zadania matematyczne różowe, a zadania językowe będą zielone, a zadania takie eksperymentalne będą niebieskie, a zadania sportowe będą żółte i losujemy, jakie zadanie teraz przed nami. Prosty sposób. Myślę, że z jakiej kategorii? No tak, z jakiej kategorii właśnie o tym myślałam. Albo na przykład szykujemy teleturniej, w którym najpierw wymyślamy wspólnie pytania i potem losujemy właśnie, która kategoria jest, z której kategorii zadajemy pytanie. Tych narzędzi tutaj nauczycielskich, wspierających, ułatwiających waszą pracę jest bardzo, bardzo dużo. Jeszcze jedno, bo zaraz też przejdę do innych. Tu jest, słuchajcie, Orbit, czyli możemy bawić się, nie powiem układem słonecznym, bo ja tak sama musiałabym zajrzeć, żeby ułożyć układ słoneczny, ale możemy próbować właśnie zbudować układ słoneczny. Wybieramy sobie, tutaj mamy Ed na górze, kółko i dodaje nam się kolejna planeta dookoła naszego Słońca na dole. Możemy ją sterować albo przesuwając, ja najechałam teraz na tą selected i przesuwam w górę i w dół po prostu myszką, ale mogę też zmienić rozmiar na większy, mogę zmienić kolor tej planety, który wybieramy, zielony. Mogę określić, jak szybko ona się będzie poruszała, w jakiej płaszczyźnie X i Z, zaraz to zobaczymy, jak one się zaczną przemieszczać, na razie tego nie widzimy, i czy ma tą oś, czy jej nie będzie widać. I jak nacisnę play, dodam może jeszcze jedną planetę, żeby było więcej widać. Tylko ją trochę zmniejszę, słuchajcie, i zmniejszę jej też, żeby ona się poruszała z inną prędkością. I klikam play, zobaczcie, co się dzieje. I myślę, że już ze starszymi dzieciakami to zdecydowanie możemy próbować na geografii czy na fizyce odzerować układ słoneczny. Pewnie nie z pamięci, bo z pamięci to by nam się, to nie byłoby łatwe, ale już korzystając z różnego rodzaju źródeł i atlasów możemy próbować. Potem słuchajcie, z tych narzędzi, które chciałam wam jeszcze tutaj pokazać. Wiesz co, Basiu, przepraszam, jeszcze ci wejdę. Myślę sobie, że w tych młodszych faktycznie można, można by było stworzyć swój własną jakąś przestrzeń kosmiczną, nadać jej swoje własne jakieś nazwy kreatywne tym planetom. W środku niekoniecznie musi być Słońce, ale może te planety będą się poruszały wokół czegoś, i tutaj mówię celowo, wokół czegoś innego, co nie będzie ani gwiazdą, ani planetą, czym mogłoby to być. Tak jak powiedziałaś, do starszych klas fajnie by było odwzorować model słoneczny, a do młodszych, ja już tutaj widzę po prostu pole na jakieś kreatywne działanie, tworzenie jakiejś własnej przestrzeni kosmicznej, tworzenie jakiegoś układu, no to mogłoby być ciekawe. Tak, absolutnie. Ale Basia, mnie też zainspirowałaś do naszego programu, do Asów Internetu, żeby pomyśleć, jak wygląda mój układ internetowy, wokół czego się kręci. Codziennie tak, oglądam, to jakaś wielka planeta, co od czasu do czasu mniejsza, być może też właśnie wolniej się porusza. No i jak wygląda tak, taki mój układ internetowy. I to też od razu biorę na warsztaty Asów. Dobra, słuchajcie, tutaj mamy jeszcze wagę z takich ciekawostek, ona mi tu teraz pojawiła się po lewej stronie, po prostu ważymy co ile waży, jak tutaj wrzucę jedynkę, a na tą stronę wrzucę czwórkę, to nad czym potem pracuję? Jak tu wrzucę je, a uciekło mi, wrzucam jedynkę i wciąż to nie jest równe, nie? I znowu próbuję, żeby mi się wyrównało. Czyli mogę porównywać te małe liczby, sprawdzać, kiedy osiągam tą równowagę, ale też ważenie różnych rzeczy, bo dzieciaki to chyba uwielbiają ważenie. Ja pamiętam, jak mniej ze szkoły, ale
z takiego swojego dzieciństwa. U mojej babci w kuchni stała taka waga i wszystkie dzieci, które przyjeżdżały, jak ja byłam mała i potem moje rodzeństwo, to z tą wagą taką właśnie szalkową, na której mogliśmy wkładać, porównywać wagę i odważników pomiędzy sobą, ale też różnych przedmiotów i sprawdzać, co jest cięższe, co jest lżejsze. To była świetna zabawa, ale też kształtująca taką umiejętność i szacowania, oceniania, ale też potem decydowania, czy na przykład coś jest na tyle lekkie, bądź żebym mogła to wziąć i przenieść, czy jednak może nie. Absolutnie fajne narzędzie do tego, żeby ćwiczyć zadania z masą, z ciężarem, bo tych zadań w klasach 1-3 jest sporo, a bardzo często nie mamy realnych wag, żeby na tej wadze coś położyć, zważyć, więc to narzędzie jest świetnym zastępnikiem takich realnych wag. Super. Jak ktoś nie ma wagi w kuchni u babci, tak jak ja miałam, to zdecydowanie. Słuchajcie, chodźmy teraz trochę do matematyki. I tutaj w matematyce też jest sporo różnego rodzaju gier, które uczą nas na przykład bardzo prostego dodawania. Tutaj jak wejdziemy sobie w Connect, to jest trochę tak jak Tetris. Mamy tworzyć rzędy składające się z 10 i będą nam spadać klocki od 1 do 10 właśnie i naszym zadaniem jest ułożenie ich rzędy po 10. One spadają, jest i cyfra i też widać, ile tych jest kwadracików, więc nam w tym pomagają. Możemy, jak już tam spadnie taka 8 na przykład na sam dół, to mogę go przesunąć w jedną bądź w drugą stronę. Tu znowu klikam potem w more, spada 2, to słuchajcie, spróbuję przesunąć tu i wtedy dostaję 10 punktów i znika mi ta linia. O, teraz widzicie. Idealne zadanie na dopełnienie do 10. Dokładnie, dopełnienie do 10. Czasami jest tak, że one właśnie, teraz zobaczcie, szczęśliwie to jest losowa gra, więc spadają tak, że się układają. Ja tu szybko poklikam, żeby zobaczyć, co się wydarzy dalej, bo jak testowałam, to na przykład zaczęły mi spadać nagle takie wysokie klocki i musiałam czekać na te, żeby móc dopełniać. O, mamy 9, a za 9 idzie 5 i już widzimy, że 9 z 5 nam się nie dopełnią. Ale jak przesunę 5, też myślenie strategiczne tutaj. Tu przesuwam 5. O, i znowu mam 5, więc dopełniam ją do tej 5. Jest 10 i tak dalej, i tak dalej. To już samo klikanie, widzicie, teraz spadają takie, że łatwo się dopełniają. Ja raz jak próbowałam, to spadały same wysokie cyfry, po 9, 8, 7, 6, więc nie dało się w nich dopełnić, wypełniły mi prawie całą planszę. Tutaj z matematyki jest też właśnie znowu dopełnianie do 10, ale trochę już takie bardziej zaawansowane, bo nie mamy tego konkretu w postaci klocków, tak jak były tam. Make 10. I tutaj naszym zadaniem jest dopełnianie do 10 albo w kolumnach, albo w wierszach. I żeby to zrobić, to wybieramy ich do raczej ze starszymi dzieciakami, młodsze też po chwili załapią, bo tych plusów, jak o, tu jeszcze jest na skos, ja tego nawet nie zauważyłam wcześniej, w zależności od tego, w który plus kliknę, tak mi się dopełni, czyli jeżeli na przykład kliknę w ten plus tutaj po lewej stronie na górze, to ta czwórka wpadnie mi na 5, czyli jakby w tą stronę dodaję 4 do 5 i mam 9 w ten sposób. I teraz mogę znowu tą 1 wykorzystać tutaj albo wykorzystać w tą stronę, na przykład tu do tej 9 dodaję tą 1 po lewej stronie i wtedy zamiast 1 wpadnie mi nowa cyfra. Mam 10 i ona się wtedy zeruje. 5 z 8 to też trzeba myśleć strategicznie, bo potem czasami nam wpadają wysokie cyfry i już ich nie możemy ze sobą zminimalizować.
bo ósemka z czwórką wiadomo, że będzie da nam więcej niż 10. Tu pójdę w tą stronę, zobaczymy, co mi się tak wydarzy. Tak, no i widzicie właśnie, piątka, uratowana, ale można łatwo przegrać. I teraz zobaczcie, mam dziewiątkę po lewej, dwójkę z ósemką na skos mogę złożyć. I tak dalej, więc ćwiczenie też strategiczne myślenie, rozpoznawanie, w które też kierunków, czy właśnie od góry do dołu, od prawej do lewej, ćwiczenie prawej, lewej strony, to też zdecydowanie w pracy z najmłodszymi się przydaje. Agnieszka potwierdzi na pewno za chwilę. Jeśli oczekujesz potwierdzenia, potwierdzam. Ja teraz mam tak włączony ekran, że was nie widzę, więc nawet nie wiem, czy tam kiwacie, krzywicie się. Widzę tylko czat i to, co udostępniam, więc nie widzę waszych twarzy, dziewczyny. Obserwujemy z zainteresowaniem. Słuchajcie, w matematyce... Ja pomyślałam sobie, że taka rozgrzewka przed sudoku też nie zła, jednak to dodawanie takie w tej kratce. Dokładnie, też tak może być. Słuchajcie, z tych matematycznych jeszcze jedna rzecz. Shape pattern. Tutaj on mi tu wskakuje na samym dole. I teraz mamy tutaj dwóch bohaterów, którzy się ścigają. Ten bohater na dole to jest taki bohater, którym my nie tyle sterujemy, ale możemy mu pomóc wygrać wyścig, a bohater na górze leci. I teraz jak nacisnę start, to tutaj na dole pojawią się różne kształty i zadaniem naszym jest ułożenie ścieżki naszego bohatera, żeby on mógł dobiec szybciej niż ten bohater, który leży, nie leży, tylko leci nad naszym głównym bohaterem. Czyli tutaj mamy ćwiczenie też takiego logicznego myślenia, sprawdzanie, jak właśnie ten wzór nam się układa, jak się powtarza. Rytmy. Rytmy, dokładnie. Dzięki, Agnieszko. Tu jest, słuchajcie, trudniej, bo już się pojawiają więcej pustych pól. No, wcale nie trójkąt, tylko tu będzie też kółko. Z każdym kolejnym poziomem, tych poziomów jest 10, będzie coraz więcej tych pustych pól, które musimy wypełnić, żeby nasz bohater wygrał. To powtarzanie i te rytmy w tych narzędziach są kilkukrotnie, bo mamy to samo z na przykład alfabetem, tylko to jest alfabet angielski, więc wiadomo, nie ma polskich znaków, ale też stawiamy litery w kolejności alfabetycznej. Najpierw jest prosto, bo brakuje jednej, a potem coraz więcej i trzeba się naprawdę skupić, żeby te litery właściwie ułożyć. I podobnie jest też z cyframi, więc też wykorzystują ten sam mechanizm do ćwiczenia różnych umiejętności. Sprawdzam jeszcze na swoją pociągawkę matematyczną, czy jeszcze coś wam chciałam tu z tych wszystkich, tak jak mówię, nie sprawdziłam, bo jest ich za dużo i tak spędziłam mnóstwo godzin odkrywając je. Jeszcze jest how many, szukamy how many, tutaj. How many, czyli ile, i to też jakby po prostu bardzo proste liczenie, nawet jeżeli nie wiemy, co tutaj jest napisane dokładnie, ile nasion się znajduje, to musimy wiedzieć, że właśnie mamy policzyć ile i wybrać odpowiednią cyfrę i wskazać. Musiałam policzyć, bo to jest dużo. I jak wskażemy, to wtedy z naszych nasionek rosną kwiatki. To tyle, jeżeli chodzi o matematykę. Jeżeli chodzi o takie umiejętności czytania, to one pewnie bardziej są do wykorzystania na języku angielskim, dlatego że właśnie są po angielsku, więc na przykład nie ma polskich znaków, więc nawet jeżeli ćwiczymy litery, to tutaj wszystkich nie odnajdziemy, ale korzystają też z bardzo prostych mechanizmów, jak na przykład szukanie słów.
To jest takie narzędzie, które wszyscy doskonale znamy, ale ono zaczyna się od bardzo prostych rzeczy. Zobaczcie, jak klikniemy, to pierwszy poziom każe nam znaleźć tylko jedną literkę spośród wszystkich tutaj na naszej planszy ukrytych. Potem jest kolejna, zaczynają się słowa, krótsze i coraz dłuższe. Musimy tych liter odnajdywać coraz więcej na naszej planszy. Kolejna szufladka to jest szufladka artystyczna, czyli taka kreatywna. Wracamy trochę do tych przystawek artystycznych, ale wiecie, w daniu głównym też coś kreatywnego może nam się przydać. I co tutaj możemy zrobić? Możemy na przykład rysować lustrzane odbicie. To są w ogóle większość tych narzędzi, one są też jak najbardziej do takiego zainspirowania się, co mogę zrobić też w takiej fizycznej, offline'owej pracy, czyli na przykład właśnie daję dzieciakom jedną z pół rysunku i drugie pół niech odwzorowują albo niech rysują pół i potem się zamienią i postarają się odwzorować. Albo rysujmy i postawmy obok lustro i zobaczmy, w jaki sposób ten nasz obrazek się odrysowuje z drugiej strony. To też ułatwia nam, żeby zobaczyć na przykład motyla, którego takiego symetrycznego nie jest wcale łatwo narysować, to tutaj od razu ta druga strona nam się sama rysuje analogicznie do tej pierwszej i proszę bardzo, trzy pociągnięcia myszką i mam motyla z jednym oczkiem. Znaczy jednym na jednym skrzydle i drugim na drugim skrzydle. Z dwoma oczkami, właśnie. Na dole to jest bardzo analogiczne jak w Paincie czy innych tego rodzaju narzędziach. Na dole możemy wybierać kolory i wcale nie jest tak mało, jakby się mogło wydawać na pierwszy rzut oka, bo jak klikniemy na przykład na niebieski, to tych niebieskich mamy aż 16, spośród których możemy wybierać, więc tych kolorów jest całkiem sporo. A tutaj po prawej stronie na górze mogę wybrać też wielkość mojego pędzla czy narzędzia, którym rysuję. Może być trochę większe, trochę mniejsze. Mogę spróbować narysować jeszcze większego motyla, który ma w sobie drugiego motylka w środku. I wracam do zielonej szuflady z aktywnościami artystycznymi. Słuchajcie, mamy tutaj też spiralę, takie narzędzie, które ja pamiętam ze swojego dzieciństwa, gdzie odrysowywaliśmy, takie były plastikowe, nie wiem jak to, ramki, które pozwalały nam rysować i powtarzać pewne kształty. Tutaj mogę decydować o wielkościach. Na razie nie wiadomo, o co chodzi, nie? Tak, mam jakieś kształty, tu coś przesuwam. Takie mogę wzbudzać zainteresowanie w was. Co się może wydarzyć, dziewczyny, jak myślicie? Jak tak będę przesuwać, to do czego możemy doprowadzić? Jak myślicie? Co się narysuje? Myślę, że jakiś zrobisz fajne pawie oczko. Też liczę na jakiś ciekawy wzór, coś powstanie ciekawego z tego. Pawie oczko, obawiam się, że to jest wyzwanie, słuchajcie, bo zobaczcie, on teraz naciskamy play i on nam poodbija się te poszczególne koła pomiędzy sobą i powtarzają jakby w ten, tak, ja pokazuję palcem, a wy oczywiście nie widzicie, bo to ja widzę. Tu mamy nasz mazak, który nam rysuje, linie, po których się porusza, granice naszego rysunku i on się odbija i rysuje nam pawie oczko, nie, ale myślę, że kwiatek całkiem niezły mi wyszedł. Basiu, jak ja tak się bardzo skupię, jak ja się tak skupię i przymrużę oczy, zmrużę bardzo, bardzo, to ja widzę to pawie oczko. Tak? A jeszcze jakbyś dodała inny kolor, to ja myślę, że już w ogóle nie będzie wątpliwości. Dodam i słuchajcie, trochę zwiększę, zmniejszę, zmienię kształt. O, dodam. Myślę, że
jakby to jest też takie narzędzie, które tak samo dzieciakom, ale tak samo nam dorosłym możemy je wykorzystywać do takiego wyciszania się trochę, odstresowywania, może przewidywania też, co się wydarzy właśnie, jak tu przesunę, tam przesunę, ale też od takiego po prostu najprostszego, takiego trochę dobrostanowego działania, które, nie wiem, mi sprawia przyjemność, jak sobie patrzę na takie właśnie powtarzające się kształty, które wywodzą się z tego, co ja zaplanowałam i co ja uruchomiłam, że pobudziłam swoimi palcami i swoimi komórkami takie dzieło. Jeszcze z muzycznych, słuchajcie, już tak wychodząc powoli z tego narzędzia, bo tak jak mówię, tych szufladek tutaj jest całe mnóstwo, ale w muzycznych jeszcze dwie rzeczy. Mamy po prostu proste pianino, w gamie C, a teraz nie chce nam się tutaj załadować, gdzie mogę po prostu grać i możemy usłyszeć poszczególne dźwięki. Możemy je nagrywać i po chwili odsłuchać. To dla bardziej zaawansowanej wiedzy, bo ja to mogę zagrać do re mi fa sola si do i z powrotem. Mniej więcej na tym moja wiedza muzyczna niestety się kończy. Ale mogę też przypadkowo próbować i być może skomponować jakąś melodię, właśnie naciskając, więc od razu widzę i słyszę dźwięk. Też w ten sposób mogę się uczyć nut, co też jest przydatne w edukacji muzycznej. Ale też już mamy takie bardziej, słuchajcie, zaawansowane narzędzie. To jest tutaj właśnie ten kompozer, w którym mamy... tu zostały jeszcze jakieś moje próby, w którym mamy pięciolinię, mamy różnego rodzaju nuty, znaki, które są wykorzystywane na pięciolinii i możemy układać naszą własną melodię. Ona nam tu... Fajnie, bo mamy wartości nut. Więc to absolutnie do edukacji muzycznej. Mamy klucz wiolinowy, mamy metrum, no i możemy sobie faktycznie ułożyć jakąś melodię. Pewnie ona będzie trochę przypadkowa, ale spróbujmy. Nie, no rozumiem, że możemy próbować też, jeżeli znamy jakieś, ja to chyba bym mogła jako kolędę zagrać jedną. Ja bym się skupiła, ale ja też zawsze się uczyłam, to błąd w ogóle, takiej nazwy sylabicznej nut i jak są tylko litery, to jest mi trudniej. Będę próbować, chyba że wy jesteście... Mi się bardzo, bardzo podoba, że wiecie, też można od razu odsłuchać, tak? Co to znaczy cała nuta, co półnuta i że, no nie wiem, ja mam tylko takie doświadczenie, że przerysowywałam to do zeszytu w pięciolinie, a tutaj od razu mogłabym usłyszeć tę różnicę. Dokładnie. Od razu usłyszymy, co to, też możemy wyłapywać, czy oczywiście to jest połówka, czy to jest ćwiartka, jak długo trwa nam cała nuta, a jak krótko trwa na przykład właśnie szesnastka. I słuchajcie, ostatnie dwie szuflady, już nie będę tutaj pokazywać, one są bardziej takie do właśnie wskazania nawet dzieciakom, że jak mogą też aktywnie i kreatywnie spędzić czas. Mamy tu na przykład labirynt, ale mamy też taką grę jak visual memory, czyli takie wizualne memory, wszyscy znamy zwykle z obrazków, a tutaj mamy 9 pól i najpierw nam się pokazuje jeden kolor, jedna, to nie kulka w zasadzie, bo ona jest płaska, kółko. Jedno kółko, potem dwa kółka i naszym zadaniem jest ich odwzorowanie. I mamy też kilka gier, z których też możemy skorzystać. Więc tak jak mówiłam, danie główne, pełne różnorodnych składników, bardziej i mniej odżywczych, ale w których to jest niemalże taki szwedzki stół, w którym każdy może wybrać to, na co ma ochotę. Właśnie chciałam powiedzieć, że raczej zaprosiłaś nas, Basiu, do bufetu, gdzie każdy może wybrać to, co się podoba.
poczęstować się, spróbować też nowych rzeczy, sprawdzić, czy to dla mnie, czy niekoniecznie. No i też pewnie nie da się na jednego wieczoru tak wszystkiego zjeść, więc możemy tak wymieniać się potem informacjami, co się Wam spodobało, co Wam smakowało. Słuchajcie, były przystawki, popiliśmy wodą, było danie główne, cały szwedzki stół w zasadzie, to jeszcze słuchajcie, mamy deser. Tak, i słuchajcie, na deser zaproszę Was, to już taki będzie deser przypominający nam trochę o świętach zbliżających się. I choć jeszcze w sklepach ja tak za dużo nie widziałam dekoracji świątecznych, a to zawsze jest dla mnie taki wyznacznik, że to rzeczywiście już niedługo. Natomiast no, grudzień się zbliża. I chcę Wam pokazać też na deser takie narzędzie, które, dzięki któremu możemy stworzyć kalendarz adwentowy. Więc najpierw wrzucę Wam też link, żeby każdy mógł widzieć to, co będę pokazywać, a teraz udostępnię, pokażę Wam, jak to będzie wyglądać i jak możemy z tego narzędzia korzystać. Ale Asiu, w ogóle wstrzeliłaś się moim zdaniem w dziesiątkę, bo nie wiem, czy zauważyliście, że już w niektórych sklepach stoją choinki. A to widzisz, to u mnie może jeszcze nie. Ja to czuję, że właśnie tylko wszystkich świętych to dopiero z pełnym uderzeniem wszędzie. Ale cieszę się, że w takim razie już ten klimat czujecie. A tym bardziej, że ten kalendarz no, wymaga od nas przygotowań, więc jak sama nazwa wskazuje, no, najlepiej się sprawdza w oczekiwaniu na święta, czyli dla mnie to zawsze wspomnienie dzieciństwa, taki kalendarz adwentowy z czekoladkami. I właśnie gdzie było 24 okienka i ja z tych, słuchajcie, co rzeczywiście tylko jedno okienko dziennie, więc bardzo lubię taką formę i chcę Wam tutaj pokazać, jak można ją wykorzystać też, przygotowując taki kalendarz adwentowy dla uczniów i uczennic. Jak to działa? Wchodzicie na tę stronę myadvent.net i klikacie przycisk czerwony Create Free Calendar. No i to już nazwa sama wskazuje, że ten kalendarz jest bezpłatny, czyli mogę go stworzyć nieodpłatnie i udostępnić dalej. Mam możliwość pracy w aplikacjach, ale polecam Wam otwarcie go w przeglądarce. No i chwilę to poczeka, będziemy mieć tutaj taki ekran roboczy, gdzie ustawimy już podstawowe rzeczy w tym kalendarzu. Nazwa mówi nam, że to kalendarz adwentowy, ja też go tutaj tak przedstawiam, żeby być gotowym właśnie na 1 grudnia już z gotowym linkiem, czyli gotowymi rzeczami, które ukryjecie w tym kalendarzu, ale tak naprawdę tutaj w tym miejscu możemy wyznaczyć daty, jakie chcemy w zakresie, żeby ten kalendarz funkcjonował, więc możemy zdecydować się na jakiś krótszy kalendarz w zupełnie innych datach. Ja przyznam się, że chcę wykorzystać ten kalendarz do stworzenia dla Was takiego linku, który pomieści też linki do wszystkich narzędzi, które Basia, Agnieszka pokazały przez ten webinar, czyli będzie to taki kalendarz powebinarowy, z różnymi linkami, materiałami dla Was. No więc zacznijmy od początku. No widzicie, że też już testowałam, więc wszystko mam wpisane, skorzystam z tej podpowiedzi, czyli tytuł kalendarza. Niech to będzie e-nauczanie 03, więc w skrócie, żeby skojarzyło Wam się z tytułem naszego webinaru. Dalej wpisujemy swoje imię, ja wpisuję nasze 3 imiona, żebyście pamiętali od kogo ten kalendarz, natomiast oczywiście co tutaj wpiszecie należy już do Waszej decyzji. I tak jak mówiłam, docelowo te daty ustawione są na ten okres adwentowy, tak jak każdy kalendarz adwentowy, czyli od 1 do 24 grudnia. Natomiast no, ja nie będę Was tutaj zmuszać, żebyście czekali tak długo na materiały szkoleniowe, więc dla przykładu cofnę się do października i nawet wybiorę, żeby pierwsze okienko było dostępne już dzisiaj, a ostatnie
To będzie trochę krótszy kalendarz, będzie dostępne 28 października. I mogę wtedy wybrać, kiedy to okienko ma się otwierać. Czy tak docelowa opcja to jest o północy danego dnia, albo mogę też wyznaczyć konkretną godzinę, na przykład godzinę rozpoczęcia lekcji, taką jaką będzie Wam odpowiadała. Jeżeli to już mam ustawione, klikam dalej, no i czekam tak chwilę na przetworzenie tego kalendarza i wreszcie mogę zacząć go tworzyć, czyli zobaczcie, mam tyle okienek, ile wybrałam na początku, czyli ten zakres dat mam tutaj przedstawiony. Na razie ten kalendarz jest pusty, ale każde okienko mogę uzupełnić jakąś treścią. Jaką? Sprawdźmy. Przede wszystkim mogę tutaj udostępnić jakieś zdjęcie, jakąś grafikę, która w tym okienku będzie widoczna. I mogę wybrać taki plik z mojego komputera i więc wybierając to otworzy się okno i słuchajcie, ja wybiorę ten awatar, który zgrałam na początku. Więc on tutaj będzie dostępny. W dalszej części mogę stworzyć jakiś opis. Ja powiedziałam Wam, że będę się dzielić tutaj linkami, które udostępniałyśmy podczas tego webinaru, tak żebyście zabrali ze sobą po prostu link do kalendarza, a już wszystkie dalsze linki mieli w tych okienkach, więc wklejam tutaj treść, jest krótka informacja, że to jest narzędzie do tworzenia awatarów oraz link do tej strony, tak żebyście mogli ją później odnaleźć. A ostatnia opcja to wklejenie linku do YouTube'a, czyli możliwość umieszczenia wybranego filmu w danym okienku. I na koniec klikam ten niebieski przycisk, żeby zapisać tę pracę. Po chwili pokazuje się też to zdjęcie i pierwsze okienko już za mną. I tak uzupełniam każde kolejne okno i jak jestem gotowa, to przechodzę dalej. Mogę też przejść dalej w takiej formie, czyli mam coś, co będzie już dostępne dzisiaj, a resztę uzupełnię później. Też to tak zadziała, więc zobaczmy, co czeka na nas w dalszym kroku. I dalej możemy zdecydować o tym, jak ten kalendarz będzie wyglądał, czyli możemy wybrać kolor tych numerów, które pojawiają się na każdym okienku tutaj, czyli klikając po prostu na tę planszę możemy wybrać coś z całej palety. Mogę zdecydować, żeby te numery były na przykład czarne i mogę zdecydować też, jaki kolor ma być tych okienek, no to wtedy może coś żywszego, może taki zielony. I mogę wpłynąć na właściwie każde kolory, które tutaj są widoczne, czyli też kolor tej czcionki, kolor tła tego okienka, na którym pojawi się tytuł kalendarza i tak dalej. Mogę też zmienić zdjęcie, czyli mam jakieś docelowe zdjęcie, takie zimowe, ale mogę wgrać tutaj jakikolwiek obraz, natomiast taka rekomendacja, żeby to był obraz o minimalnej takiej wielkości 1400-1200 pikseli, czyli żeby dobrze wyglądał. I ja, słuchajcie, zgrałam wcześniej z takiej strony Pexels, zdjęcie, którego mogę używać, czyli jest na takiej licencji, gdzie mogę używać tego zdjęcia nieodpłatnie i ja je tutaj załaduję, chwilę potrzeba, ale ono wtedy będzie takim moim tłem. O, udało się. Teraz widzę, że te moje drzwiczki może mało się odróżniają, to jeszcze tylko co już to do jesieni by pasowało, może jakiś nie wiem czy niebieski. Ach, coś widzę, że z kolorami. Dziewczyny, może wy podpowiecie, co będzie pasowało do tych liści? Liści w czerwony, w czerwienie. W czerwony, dobrze. Teraz zastanawiam się, czy nie wrócić do tej białej numerów. No, tak się zrobiło piekielnie. Rośnie. No ale. Tak, to właśnie, to nie wiem, czy teraz... Dobra, wracam do białego. Powiedzmy, może trochę lepiej. Więc wpływam na to, jak będzie wyglądał ten kalendarz. No i w kolejnym kroku, już dzieje nie tylko od tego
ostatni krok, czyli podanie adresu mailowego. I tak jak widzieliście też od początku, jak pokazywałam Wam tę stronę, ja do tej pory nie zakładałam żadnego konta i tutaj podając ten adres e-mail też nie zakładam konta. No, jest po to, żebym w wiadomości e-mail otrzymała link do gotowego kalendarza, takiego, który mogę rozesłać dalej i także link, który pozwoli mi wejść do kalendarza i uzupełnić te brakujące okienka, czyli taki link do edycji. Więc ja tutaj podaję swój adres, zgadzam się na wszystkie warunki i klikam dalej. I teraz czekam na upragnioną wiadomość i mogę już dzielić się linkiem do tego kalendarza. No i słuchajcie, pewnie wiecie, że przygotowałam się trochę też wcześniej, więc pokażę Wam już gotowy kalendarz. Miałam trochę więcej czasu, więc zielony dopasowałam. I to jest kalendarz, który mamy dla Was. Pokażę Wam, jak to wygląda też od strony edycji, czyli że tutaj są wszystkie narzędzia, o których mówiliśmy i tak wypełniony kalendarz może wyglądać. I teraz wyślę Wam do niego link. Aha, jeszcze mam podgląd, żeby powiedzieć Wam, jak to działa. Więc mamy już tutaj gotowy kalendarz, który rozsyłamy do uczniów i uczennic, no i możemy zaprosić ich do otwierania okienek. I tak wygląda to okienko, które zostało przygotowane, czyli mamy treść, którą tutaj wpisałam wcześniej, mamy zdjęcie i po odsłonięciu tego okienka ono już zostaje odsłonięte, a następnego dnia możemy otworzyć kolejne okno. Więc tak wygląda nasz elektroniczny kalendarz adwentowy, który bez względu na datę możemy przygotować i możemy tam poukrywać różne wiadomości albo zadania, albo właśnie ciekawe linki lub filmy do obejrzenia, albo możemy zaprosić też naszych uczniów, uczennice, myślę, że już w starszych klasach, do przygotowania takiego kalendarza w grupach dla pozostałych osób z klasy. Więc dowolnie, jak Wam przyjdzie tylko do głowy. A może stworzycie jakiś kalendarz adwentowy całą klasą i udostępnicie potem w mediach społecznościowych szkoły i będzie to jakiś taki prezent świąteczny dla całej społeczności. Ja jak obiecałam Wam, jeszcze wysyłam Wam link tego gotowego kalendarza. No i tak jak przypuszczacie, na razie będziecie mogli otworzyć tylko pierwsze okienko, ale już jutro i z każdym kolejnym dniem będzie czekało tam na Was kolejny link, który tutaj przedstawiałyśmy z Basią i Agnieszką, więc możecie to potraktować jako taki ciąg dalszy naszego webinaru, gdzie ten dzień możecie spędzić z tym narzędziem i trochę dłużej w nim pogrzebać, nauczyć się przejść, przeklikać i zobaczyć, czy przyda Wam się w Waszej pracy. No i właśnie pomyśleć, jak może się przydać. Więc ja Wam dziękuję, bym skończył udostępniać. Zwłaszcza, że... A Was zapytam, dziewczyny, jak Wasze... Jak, ale też w ogóle sobie myślę, że widzę też takich, nie wiem, jak się uczymy literek, to możemy pod takim kalendarzem, niekoniecznie adwentowym, tylko zaplanować naszą pracę szkolną na dany tydzień na przykład i kolejne 5 liter odsłaniać i sprawdzać, co tam się kryje za daną cyferką, albo różnego rodzaju zadania, albo różnego rodzaju rozgrzewki i różnego rodzaju inne aktywności. Znaczy to tak jak z takim kalendarzem, który możemy przygotować faktycznie na adwent, to czy to były czekoladki, czy to były różnego rodzaju zadania, czy różnego rodzaju inne niespodzianki, to tak samo w takim kalendarzu możemy ukryć, a jednocześnie ćwiczyć naszą cierpliwość, chociaż jak Asia nam opowiadała o tym kalendarzu, to zdradziła nam, że można zrobić tak, żeby odkryć inne, kolejne okienka, zanim nastąpi dana data, ale to wymaga po prostu, słuchajcie, interwencji w kalendarz, interwencji w czas systemowy naszego komputera, więc nie takie proste. Prawda, no da się obejść, ale... Tak, Agnieszka?
Ja chciałam właśnie zamknąć klamrą nasze spotkanie, więc Asiu, jak jeszcze chcesz coś dodać, to śmiało. Nie, nie, już oddaję ci klamrę. Jak to jest na kolacji, nigdy nie wiemy, co się kryje, jak odkryjemy jakiś cukierek na przykład. Tak, słuchajcie, w tym kalendarzu też może być coś, co was zaskoczy, bo my byliśmy przygotowane na więcej, więc tam odkryjecie też takie narzędzia, o których dzisiaj nie powiedziałyśmy. Jak tak, każda dobra kolacja. Ciągle Agnieszko, nie mogę się oprzeć, ale już ci oddaję, przepraszam. Wybacz. Jak każda dobra kolacja kiedyś się ukończy, tak nasze dzisiejsze spotkanie również powoli dobiega końca. Zaprosiliśmy was na obfitą kolację, ale ważną cechą jest rozsądek. Więc rozsądnie korzystajcie z tego, co wam dzisiaj przedstawiłyśmy. I zjedzcie to, co wam będzie smakowało, co wam będzie przydatne, to na co macie ochotę. Życzymy smacznego, rozsądnego, smacznego. A za dzisiejsze spotkanie serdecznie dziękuję Agnieszka, Dasia i Asia. Cześć. Cześć, dzięki.